Cześć, tu Mateusz z Afore Polska. W dzisiejszym odcinku powiemy sobie o konstrukcjach balastowych. Zapraszamy. Czym jest i dla kogo jest przeznaczona konstrukcja balastowa? No, konstrukcja, która w pewien sposób zrewolucjonizowała świat fotowoltaiki, ale nie zrewolucjonizowała dlatego, że jest jakimś osiągnięciem technologicznym wybitnym, tylko dlatego, że po prostu uczyniła fotowoltaikę dostępną dla właścicieli każdego rodzaju budynku, dzierżawcy każdego rodzaju budynku. Do tego dojdziemy. Konstrukcja balastowa, konstrukcja oczywiście, jak to w przypadku fotowoltaiki bywa, pod moduły fotowoltaiczne, która oparta jest na systemie balastowym, czyli na systemie obciążenia. Ona jest konstrukcją wolnostojącą, mobilną, z założenia nieprzytwierdzoną do podłoża. Oczywiście my możemy ją zakotwić, przykręcić, przywiercić, ale generalnie w założeniu ona ma leżeć na dachu płaskim, a takie cegiełki to są, tak wyglądają jak cegiełki, ale to są bloczki wykonane z termoplastycznej, takiej z bitumicznej masy. One to dociążają i zapobiegają oderwaniu. Takie są założenia tej konstrukcji. Jakie są plusy? No, jak powiedziałem, mobilność, bezinwazyjność, dlatego jest bardzo dobrym rozwiązaniem konstrukcja balastowa dla tych, którzy mają kawałek płaskiego dachu, prowadzą działalność gospodarczą na przykład, ale nie są właścicielem nieruchomości. Są dzierżawcą na kilka lat, a chcieliby korzystać z dóbr fotowoltaiki w swoim biznesie. Świetne rozwiązanie. Przede wszystkim dla tych, pamiętacie Państwo, takie domy dawniej były budowane w poprzednim systemie w kształcie klocków. One mają płaskie dachy, bo konstrukcja w założeniu jest na dachy płaskie do 3 stopni nachylenia, inaczej by się zsunęła. Afore Polska, ale i większość producentów, bo chciałem zaznaczyć, że Afore Polska jest producentem konstrukcji stalowych i balastowych i wolnostojących także, ale to tylko w formie przypomnienia. Większość producentów posiada dwa rodzaje konstrukcji balastowych. Wychyloną na południe i na wschód lub zachód. Jaką u Państwa będzie się stosować, decyduje o tym instalator po audycie. Dobieracie to Państwo wspólnie, żeby te uzyski były jak najwyższe. Zależy, jaka jest orientacja Waszego budynku. No, nie trudno się domyślić, że ta wychylona na południe jest jednospadową, ta na wschód, zachód to jest dwuspadowa. Co można powiedzieć więcej? Kąt nachylenia tych modułów, ja pokazałem to bardzo ostro, wynosi między 10 a 15 stopni w większości. Może być więcej, ale 10-15 to są wartości te najpopularniejsze, 95%. A wszystkim tym podejrzliwym bądź niewierzącym w bezpieczeństwo tej konstrukcji, czyli tym, którzy myślą, że porwią wiatr po prostu. Przypominam, że nie mieszkamy na Florydzie, to po pierwsze. Po drugie, nie zdarzyło się to jeszcze, no, prowadzimy firmę 7 lat i nie mieliśmy przypadku reklamacji z tego powodu. Jeden system, może dla tych, którzy lubią troszeczkę takich informacji technologicznych bardziej ścisłych, system taki pod 4 moduły fotowoltaiczne, taki podstawowy, razem z tymi balastami waży 251 kg w naszym przypadku, do tego moduły, no więc raczej możliwość poderwania tego jest mocno ograniczona. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową. A my widzimy się w następnym odcinku. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia.